Kuzma Nowicki jest wiodącym na rynku producentem zaawansowanych technologicznie urządzeń dla przemysłu spożywczego, a w szczególności dla przetwórstwa mięsnego. Szerokie portfolio produktów zawiera specjalistyczne maszyny oraz kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, w tym automatyczne linie produkcyjne. Produkcja urządzeń jest oparta na nowoczesnych, wysoce specjalistycznych technologiach, zastosowaniu najlepszych komponentów, co w połączeniu z inwestycjami w badania i rozwój gwarantuje najwyższą jakość i standard niezawodności, bezpieczeństwa oraz komfortu obsługi produkowanych maszyn. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży, know-how, innowacyjność produktów marki Nowicki są doceniane nie tylko przez klientów krajowych. Firma posiada globalną sieć sprzedaży, a eksport obejmuje ponad 100 krajów na całym świecie. Priorytetem jest zadowolenie klientów, wysoka jakość, ciągły rozwój oraz wprowadzanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów oraz zmieniających się trendów na rynku spożywczym. Firma Nowicki jest producentem maszyn do przetwórstwa spożywczego, m.in. nastrzykiwarek. Jedna z nich znajduje się za mną. Nastrzykiwarka serii SAS to maszyna, która jako pierwsza 15 lat temu powstała przy współpracy z firmą Mitsubishi Electric. Na ówczesne czasy było to ogromne wyzwanie z uwagi na zastosowane napędy serwo, które zrewolucjonizowały przemysł mięsny. Rozbudowane receptury i możliwości konfiguracji zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Sukces nastrzykiwarki serii SAS zaowocował pogłębieniem współpracy z firmą Mitsubishi Electric. Dziś w przeważającej większości mamy podzespoły Mitsubishi Electric, co przekłada się na sprawne uruchomienie maszyn i łączenie ich w rozbudowane linie technologiczne. Wydajna produkcja specjalistycznych maszyn wymaga sprawnego zarządzania środkami i odpowiedniego planowania. Kontrola kosztów operacyjnych stanowi niezwykle ważne zagadnienie w funkcjonowaniu każdego zakładu. Aby zachować konkurencyjność, koniecznością staje się, aby skutecznie i na bieżąco prowadzić monitoring energii i w sposób rzeczywisty mieć wpływ na jej wykorzystanie. W Mitsubishi Electric wiemy, że rozwiązania cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w projektach naszych klientów. Wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom, umieściliśmy w swoim portfolio produktowym szereg pozycji, które umożliwiają kontrolę i analizę poszczególnych procesów produkcyjnych. Przykładem może być rozwiązanie eFactory Information Center do monitorowania efektywności maszyn, czy aplikacja MeToRobot do monitorowania pracy robotów przemysłowych. Zdobyte doświadczenie w licznych projektach pozwala na dostarczenie klientom rozwiązań dedykowanych pod ich konkretne wymagania. Jednym z zagadnień, na które stawiamy szczególny nacisk, to systemy monitoringu zużycia energii. Kompleksowe rozwiązanie Eco Monitoring składa się z aplikacji do obsługi i analizy zebranych danych oraz mierników, które pozwolą te dane dostarczyć. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji szerokie spektrum narzędzi, które stanowią podstawę do optymalizacji i redukcji kosztów. Rozwiązania przygotowane są tak, aby mogły być łatwo edytowane i wdrażane przez firmy integratorskie, które są w stanie dostosować oprogramowanie pod konkretny przypadek. Wdrożenie systemu monitorującego energię Eco Monitoring pozwoliło nam uzyskać znaczną kontrolę nad konsumpcją energii elektrycznej. W niedługim czasie po implementacji udało nam się osiągnąć realne efekty i oszczędności, chociażby w postaci ograniczenia mocy szczytowej. Ponadto jesteśmy w stanie skutecznie planować produkcję w sposób uwzględniający koszt energii, co przy wysokich cenach za energię elektryczną znacznie przyczynia się do obniżenia kosztów produkcyjnych. Zużywając mniej zasobów i implementując dobre praktyki użytkowania energii, nasza firma stała się bardziej ekologiczna i przyjazna środowisku. Dało nam to również możliwość podglądu zużycia energii poprzez poszczególne hale produkcyjne, co ułatwia planowanie przyszłych inwestycji, mających na celu udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz unowocześnienie parku maszynowego.